Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Madzio i dzisiaj mam dla was materiał trochę bardziej vlogowy. Wiem, że to może być zaskoczenie, dla mnie również jest, ponieważ na tym kanale pojawiają się materiały jedynie z gier, ale ten film również dotyczy gier. Albowiem nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio Blow zrobił sobie przerwę i powiedział, że nie będzie wrzucał przy filmu przez jakiś czas. Ja tutaj wyciągam pomocną rękę do Karola, mam nadzieję, że się nie obrazisz i przychodzę troszeczkę z takim zastępstwem, ponieważ przygotowałem dla was trzy gry na telefon, w które ja często gieram sobie, w które ja sobie często gram i chciałem, że tak to ujmę, wam je polecić, ponieważ mnie one wciągnęły na naprawdę długo. Jeżeli tego rodzaju materiał wam się spodoba, możecie zostawić lajka pod nim, może raz na jakiś czas będzie się coś takiego pojawiało, ale raczej mi się wydaje, że to jest jedyny raz, kiedy robię coś takiego. Chcę trochę poeksperymentować z formą, dlaczego by nie, nawet sobie tutaj przygotowałem podobną kanapę jak ma Karol, żeby, wiecie, żebyście się nie czuli jakoś dziwnie, że jest tutaj zastępstwo jakieś, o które w sumie nikt nie prosił. Pierwsza gra, którą chcę wam przedstawić, nazywa się Pig i to w sumie nie jest gra. To jest zbiór minigierek, o tak bardziej to można nazwać, które mają za zadanie właśnie rozgrzać nasz umysł, ponieważ tutaj w Pigu właśnie mamy, ja sobie tutaj otworzę, żeby mieć ściągawkę właśnie, że mamy tutaj pięć najważniejszych rzeczy, które rozwija ta gra, czyli pamięć, rozwiązywanie problemów, nasz fokus, czyli skupienie się po prostu, a poza tym również umiejętność tutaj językowe, jakiekolwiek werbalne, a raczej dobieranie słownictwa i tak dalej, oraz oczywiście nasz czas reakcji, żeby go przyspieszyć, żeby był jak najszybszy. I ogólnie to jest taka nietypowa gierka, ponieważ to nie jest taki typowy pochłaniacz czasu, że po prostu sobie gracie, żeby tylko zabić czas, tylko to jest raczej coś, co robicie po rozbudzeniu się, jeszcze jesteście zaspani, już chcecie iść spać, jeszcze się zdrzemnąć 15 minut, to możecie to szybko odpalić i na pewno wasz mózg rozbudzi się na tyle, żebyście mogli normalnie wstać i działać. Ja na przykład miałem w szkole tak, że w chwili, kiedy miałem jakąś kartkówkę, jakiś test rano, to przez pierwsze 5 minut, jak jeszcze siedziałem w ławce i tam pół zaspany byłem, to w sumie nie mogłem się za bardzo skupić, bo dopiero mi się mózg rozgrzewał. I myślę, że taka apka właśnie, a raczej taki zbiór właśnie minigierek mógłby mi zdecydowanie w tym pomóc, żeby być od razu przygotowanym tutaj na jakiekolwiek wyzwania, które czekają na mnie rano, tuż po obudzeniu. I to jest ogólnie fajne też, że to ma system rankingu, że możemy się porównać do innych osób na naszej randze, a co najważniejsze, do siebie samych, zobaczyć progres, że idzie się do góry. Mnie to na przykład to motywuje, jeżeli widzę, że właśnie staje się w czymś coraz lepszy, to jest naprawdę fajne. Druga gra, którą mam wam do pokazania, to jest oczywiście Super Hexagon. To jest najlepsza gra, jeżeli chodzi o ćwiczenie refleksu oraz ona daje tyle zabawy i ma tak świetną muzykę. U mnie na kanale możecie zobaczyć let's play z tej gry z Hexagona, ale tutaj oczywiście mowa o wersji komórkowej, która się absolutnie niczym nie różni od wersji PC-towej, oprócz tego, że jest dużo trudniejsza, naprawdę. Jeżeli chodzi o manewrowanie na telefonie strzałkami w prawo i w lewo, bo to jest absolutna tragedia, ponieważ Hexagon to jest gra, w której jesteśmy małym trójkącikiem i naszym zadaniem jest przedostać się przez małe otwory z tutaj tworzonych właśnie sześcianów, trójkątów i tak dalej, różnych figur, które na nas spadają i musimy, że tak powiem, próbować się wydostać z tego labiryntu. Musimy przetrwać 60 sekund i po 60 sekundach przechodzimy na nowy etap, albo po prostu możemy wtedy, że tak powiem, umrzeć i wtedy możemy i nam zaliczy, że ten etap jest zaliczony i odblokuje nam kolejny. Ogólnie jest to bardzo ciężka gierka na samym początku. To jest jedna z tych, które na samym początku wydają się w ogóle niemożliwe, jak można to przejść. Same levele nazywają się trudny, trudniejszy i najtrudniejszy, zamiast łatwy, średni i trudny. Ale jak już pogramy sobie w godzinę i nam się jeszcze w oczach nie zaczną mieszać kolory i tak dalej, ponieważ ona chyba nie jest zbyt dobra dla epileptyków. No, jeżeli macie epilepsję, to raczej w nią nie grajcie. To właśnie zaczynają nam się mieszać kolory, ale patrzymy, że wszystko zwalnia, nasz refleks staje się lepszy i naprawdę zaczynamy porządnie w nią cisnąć. Ostatnia gra, jaką mam wam do zaprezentowania, jest Super Mario Run. No słuchajcie, to jest nowość od Nintendo i jest to, jak możecie się domyśleć, Super Mario Run, czyli gra, w której Mario biega cały czas w przód, a my musimy skakać. I ogólnie, jak to każda gra typu Mario, ona jest niesamowicie frustrująca, jak i wciągająca, jest absolutnie świetna. Niestety, jest to gra, co Nintendo no, troszeczkę tutaj minusik, ale jest to gra typu freemium, że po prostu trzeba dokupywać tam później poziomy i jest to irytujące, zwłaszcza kiedy nie macie podpiętej karty, to rzeczywiście może być problem. Ale tutaj na przykład jest ciekawe rozwiązanie, Play podrzucił, że jeżeli macie abonament w Playu i sobie gracie właśnie w takie Super Mario Run, to wtedy
możecie najzwyczajniej w świecie kliknąć sobie opcję dopisz do abonamentu i wtedy po prostu, kiedy rozliczacie się pod koniec miesiąca z abonamentem i płacicie za niego, to macie tam wszystkie wydatki z gry dopisane. Zatem nie trzeba mieć karty, jeżeli macie Androida, ponieważ nie ma tego na iOS-a. Mnie to troszeczkę boli, ponieważ ja korzystam z iPhone'ów, ponieważ lubię ich wygodę i lubię, okej, okay? Jestem w tych 3% w Polsce, jestem hipsterem, mam prawo, gdzie są moje hipsterskie okulary? Ale co jest najważniejsze, że Super Mario jest właśnie bardzo przyjemną grą na wyluzowanie się, to nie jest to super heksagon, że to się denerwujecie, złościcie i tak dalej, nie, Super Mario to jest po prostu tap, 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 gracie jedną ręką. To jest fenomenalne, że gracie po prostu jedną ręką, że nie musicie nawet jakoś super zwracać uwagi, tylko po prostu skakać. Naprawdę, to jest fajna giera do metra, do autobusu, do czegoś w tym rodzaju, ponieważ jak mówię, gramy w jedną ręką, nie trzeba jakoś super zwracać uwagi, tyle oczywiście, żeby dobrze przeskakiwać i nie da się za bardzo sfrustrować. No i w sumie to byłoby na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że zobaczę ich dużo, jakieś 10 tysięcy byłoby fajnie. Jeżeli oczywiście film Wam się podoba, ponieważ ja to tak nie namawiam. Wiecie, nie ma tutaj wyzyskiwania pod groźbą z nożem tutaj pod gardłem. Nie, no dobra, oczywiście żartuję. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie wiem, być może się jeszcze w przyszłości pojawią materiały w tym stylu. Troszeczkę sobie testuję, troszeczkę sobie eksperymentuję. Karol, proszę, nie rób mi wjazdu na chatę tutaj ze złością na mnie, że zrobiłem sobie tutaj zastępstwo bez Twojej zgody. Ale ktoś musiał to zrobić. Cześć!